Cześć kochani, słuchajcie, zbliża się Wielkanoc, więc trzeba zająć się tym tematem także na naszym blogu apologetycznym. No cóż, nie ma przebacz po prostu. Nasz Pan umarł, zmartwychwstał dla nas i musimy sobie zadać kilka pytań związanych z tym tematem. Oczywiście nie jesteśmy blogiem teologicznym, nie będziemy się zastanawiać nad aspektami związanymi z wiarą, z naszym osobistym stosunkiem do tego i tak dalej, i tak dalej. No postaramy się mętnąć szkiełkiem i okiem jakoś spojrzeć na te wszystkie fakty, może nie wszystkie, ale wybrane, bo to ciężko wszystkie omówić i zastanowić się, czy w zasadzie to wszystko, co nam Kościół, a przede wszystkim Biblia, tak, dzisiaj będziemy bardzo tacy biblijni, będziemy tacy sola scripturowi, wręcz protestancy, będziemy się zastanawiać, czy to wszystko, co nam Biblia mówi o tych wydarzeniach, to jest prawda. Czy to jest tylko taka umaralniająca bajka, która ma nas pobudzić duchowo, która ma sprawić i tak dalej, że będziemy dobrymi ludźmi, czy to jest fakt, bo przyznam, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to jak oczywiście święty Paweł pisał, tam pozycję sparafrazuje, to na darmo jest nasza wiara, to nasza wiara jest bez sensu, tak? Ja nie chcę wierzyć w Chrystusa, który jest tylko mitem, bo ja zgadzam się z Lewisem, Clive'em, Stapesem, Lewisem, który mówił, że to też jest mit, mit, który stał się faktem, Jezus jako mit, który stał się faktem, ale jeżeli jest tylko mitem, to ja Ci dziękuję. Kiedyś podobno Dostojewski powiedział, że jeżeli miałby wybierać między Jezusem a prawdą, wybrałby Jezusa. No ja się z tym nie zgadzam. Ja wybieram Jezusa, dlatego że Jezus jest prawdą. Jeżeli Jezus jest kłamstwem, jeżeli to wszystko dotyczące Jego osoby to są jakieś bzdury, jeżeli nie zmartwychwstał, jeżeli nie umarł za mnie, jeżeli Jego zmartwychwstanie nie jest gwarancją mojego zmartwychwstania, to ja po prostu całe chrześcijaństwo wyrzucam do kosza w tym momencie. Ale ponieważ tak nie jest, to zastanowimy się teraz nad tym wszystkim. Jak do tego podejść tak chłodno, apologetycznie, racjonalnie. Słuchajcie, kochani, zacznijmy w ogóle od wiarygodności Biblii. No bo to wszystko jest napisane w Biblii. Czy ta księga w ogóle jest godna zaufania? Prawda? Czy to jest jakiś taki właśnie zbiór bajeczek, pięknych opowieści, pobożnych, albo czasem niepobożnych? Czy może jest to księga, której naprawdę warto zaufać, która zawiera prawdę, która jest po prostu wiarygodna. Słuchajcie, porównajmy Biblię z innymi księgami starożytnymi. Weźmy pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, ilość zachowanych manuskryptów. Pamiętajmy, że Biblię ktoś kiedyś tam pisał. Załóżmy, weźmy pod uwagę tylko Nowy Testament, nim się zajmijmy. Weźmy sobie taką Ewangelię Mateusza, o której będziemy mówić. Mamy sobie świętego Mateusza, który pisze sobie swoją Ewangelię. I to, co napisał święty Mateusz tam sam, czy przez jakiegoś swojego sekretarza, no to oczywiście to się nie zachowało. Tego nie mamy. Och, jakbyśmy to mieli, to byłoby szczęście, prawda? Tego nie ma. Są kopie późniejsze, manuskrypty, bo sporządzone ręcznie, pisane na jakichś pergaminach, czy na innych papirusach. I tych kopii mamy już całkiem sporo. Bo takich kopii Nowego Testamentu jest 5686. Jeżeli chodzi o takie dane, to będę głównie się opierał na tej książce. Przewodnik apologetyczny, Josh McDowell. Książka protestancka, ale generalnie bardzo dobra. Polecam wszystkim katolikom. W zasadzie tylko i wyłącznie kwestie związane z księgami deuterokanonicznymi. To trzeba wyrwać te strony, bo to bzdury są. Ale poza tym naprawdę super, super pozycja i polecam. Więc tak, mamy ogromną ilość manuskryptów, o wiele większą niż innych ksiąg starożytnych. Dalej. Odległość pomiędzy napisaniem oryginału, to jest napisanie oryginału, a najstarszą dostępną kopią jest o wiele mniejsza niż innych starożytnych ksiąg, tak? Starożytny ksiąg, powiedzmy, tu mamy jakiś oryginał Iliady, a ta najstarsza dostępna kopia jest gdzieś tu. Z Nowym Testamentem jest gdzieś tak. Tak? O wiele mniejsza odległość. I teraz tutaj podamy przykłady. Że najstarszy manuskrypt to jest Johna Rylansa, to jest około 130 rok z Egiptu i to są fragmenty z Ewangelii Jana. Czyli mamy tutaj, jeżeli Jan był napisany powiedzmy około roku 90, to mamy 40 lat. Mamy papirus Bodmera II, to są wszystko nazwiska jakichś tam naukowców, prawda? Egipt około 150-200, to jest 200 rok, większość Ewangelii Świętego Jana.
Mamy papirus Chester Bettiego, około 200 rok. Jest to większość Nowego Testamentu i są jeszcze tam późniejsze, na przykład tam kodeks watykański, kodeks synajski. One są już trochę starsze, ale to jest generalnie w niektórych wypadkach kilkadziesiąt lat, 100 lat, 200 lat. Porównajmy to z innymi dziełami literatury starożytnej. Wojna Galijska Cezar. 10 kopii, odległość 900 lat. Tacyt, jego historia, 4 kopie, 800 lat. Historia Tukidydesa, 8 kopii, 1300 lat. To samo z dziełami Herodota, a Iliada to w ogóle, prawda, setki lat. Ponad 1000. I czyli widzimy, że Biblia jest bardzo wiarygodna, bo jest ta mała odległość między oryginałem a najstarszą kopią. Ponadto musimy wziąć pod uwagę jeszcze to, że te wszystkie wersje Biblii, te wszystkie manuskrypty, to są w zasadzie ze sobą generalnie zgodne. Istnieją bardzo małe różnice pomiędzy tymi manuskryptami, jeżeli chodzi o po prostu konkretne słowa tam zawarte, a ponadto także między tłumaczeniami, bo Biblia była tłumaczona na różne języki, na łaciński, gocki, syryjski, koptyjski i tak dalej. I tutaj także są generalnie małe różnice, tak? Czyli widzimy, że spełnia bardzo dużo, jeżeli chodzi o te jakieś wytyczne wiarygodności. I dalej. Nowy Testament jest sensowny, wewnętrznie spójny, historycznie, kulturowo i geograficznie wiarygodny, szczególnie jeżeli porównamy go na przykład z późniejszymi apokryfami czy pismami gnostyckimi, które są kompletnymi bzdurami. Autorzy Nowego Testamentu, szczególnie Ewangelii, jak piszą o tych wszystkich rzeczach związanych z kulturą żydowską, geografią Palestyny, dziejami, wydarzeniami, postaciami, to oni wiedzą, co piszą. Oni mają pojęcie o tym, co się tam dzieje. To byli ludzie, którzy albo to widzieli, albo mieli przynajmniej dobrych informatorów z pierwszej ręki. Z tego, co wiem, Ewangelie gnostyckie, jakieś Ewangelie Judasza i inne, którymi się tak co niektórzy podniecają, są wiele późniejsze, napisane na przykład w Egipcie i opowiadają jakieś totalne bzdury, na przykład dotyczące geografii. Po prostu ci ludzie piszący je nie mają pojęcia na przykład odległości między poszczególnymi miastami, wsiami i tak dalej. To wszystko w Nowym Testamencie jest i jest wiarygodne. Dobrze. Więc widzimy, że generalnie Biblia jest księgą, której warto zaufać, tak? Jeżeli stwierdzamy, że Wojna Galijska Cezara jest wiarygodnym dokumentem historycznym, oryginalnym i nikt tego nie neguje, tym bardziej zaufajmy Biblii. Tym bardziej, że już na przykład co do Starego Testamentu, kiedyś tam były jakieś różne teorie, że te wszystkie jakieś królestwa ze Starego Testamentu, te całe Babilonia, Asyria, to te jakieś wymysły, prawda, to są jakieś bajki. A okazało się, że to wszystko jest prawda, bo XIX-wieczna archeologia to odkryła, odkopała, trochę naniszczyła, trochę Angolę ukradli, ale generalnie wiemy, że to wszystko miało miejsce. Te wydarzenia, ci królowie, to nie były postacie z bajki jakiejś pobożnej. I przejdźmy już do samego zmartwychwstania. I teraz tak, trzeba przyznać, że ze zmartwychwstaniem to jest w ogóle o wiele mniejszy problem niż z ciałami wychodzącymi z grobów i tak jak to jest, to wzbudza duże kontrowersje i można mieć wątpliwości. Tak przyznam, że ja mam wątpliwości, chociaż takie mam jednak podejście do Biblii dosyć fundamentalistyczne i staram się ją rozumieć literalnie. To jednak zmartwychwstanie jednak. Po prostu zmartwychwstanie jest jakby mniejszym problemem, tak mi się wydaje. I teraz chodzi o to, że podstawowym dowodem na zmartwychwstanie jest pusty grób. Musimy sobie zdać dokładnie z tego sprawę, że podstawowym dowodem zmartwychwstania jest pusty grób. Dlaczego? Nikt nigdy nie negował pustego grobu. Jak mamy do czynienia z antychrześcijańską polemiką, czy to pogan, czy to Żydów, przede wszystkim w takich pismach jak pisma Celsusa, czy w pismach żydowskich, to znaczy w Talmudzie, Toledot Jeszu i tak dalej, to nigdzie tam nie ma o tym, że to wszędzie tam jakby przechodzi się do porządku dziennego nad tym, że grób był pusty. A teraz tylko problem, jak to wytłumaczyć. I otóż, oczywiście chrześcijanie twierdzą, że Chrystus zmartwychwstał. Za to strony, które nie zgadzają się z tym faktem, czy żydowska, czy obecna jakaś ateistyczna i tak dalej, twierdzą, że no cóż,
apostołowie wykradli ciało, tak jak piszą Ewangelie, tak? Że Żydzi rozpuścili pogłoskę o tym, że ciało zostało wykradzione przez apostołów. I teraz, czyli w zasadzie widzimy, że tak naprawdę mamy tylko dwie teorie dotyczące tego, plus jeszcze jedna trzecia, ale to zupełnie głupawa, czyli albo Chrystus naprawdę zmartwychwstał, albo ciało wykradli apostołowie. I teraz postaram się wykazać to, że pomimo swojej spektakularności, teoria zmartwychwstania jest o wiele bardziej prawdopodobna, dlatego że teoria wykradzenia ciała jest kompletnie idiotyczna. Dlaczego? Grób był pilnowany przez rzymską straż. Rzymska straż to nie było sobie takie coś, to byli zawodowi żołnierze, którzy byli uzbrojeni, wyszkoleni, byli bezwzględni, byli kompletnie wyalienowani z żydowskiego środowiska. Oni tych Żydów nienawidzili i gardzili nimi. A reżim w armii rzymskiej, w legionach był po prostu straszliwy. Jakiekolwiek oddalenie się z posterunku, zaśnięcie na posterunku, czy coś takiego, było po prostu karane bardzo surowo, najczęściej śmiercią. A za to, któż miał wykraść to ciało? Mieliby to zrobić apostołowie. Apostołowie byli zdemoralizowani, wystraszeni. Nie daliby rady, jaki zresztą był sens wykradania ciała Jezusa, skoro oni sami nie wierzyli w zmartwychwstanie. Słuchajcie, no przypomnijmy sobie apostołów po aresztowaniu Jezusa. Piotr się zaparł, Judasz to lepiej nie mówić. Cała reszta uciekła gdzieś, Jan gdzieś uciekł goły. No po prostu dramat. W zasadzie to tylko kobiety zachowały się jak trzeba, no Jan potem stał pod krzyżem. Ale kobiety zachowały się mężnie, a ci faceci, no tam Piotr podjął jakąś próbę obrony Chrystusa, ale wiadomo, generalnie dali kompletnie ciała. I teraz oni przestraszeni, schowani w tym wieczerniku i tak dalej, drżący z obawy przed Żydami, mieli się zmobilizować i uderzyć na rzymską straż, bo no nie oszukujmy się, nie byłoby tak, żeby poszli i jakoś wykradli to. To było, grób był osłonięty kamieniem, zapieczętowany. To się nie dało tak zakraść po cichutku i wykraść. Nie, oni by musieli po prostu stoczyć walkę z tymi Rzymianami. Gdyby tą walkę stoczyli, byliby jacyś zabici, byliby jacyś ranni. Znaczy, gdyby zdecydowali na taką walkę, to po pierwsze, na pewno byście nie zdecydowali na tą walkę ze względu na stan, w którym byli. Po drugie, gdyby się nawet na nią zdecydowali, to by ją przegrali. Po prostu ze względu na przewagę militarną przeciwnika. Po trzecie, nawet gdyby tą walkę wygrali i w ten sposób wykradli ciało Jezusa, rzymscy legioniści nie musieliby iść na jakieś układy z pogardzonymi Żydami, żeby ich Żydzi tłumaczyli przed Piłatem. Bo by przyszli i powiedzieli tak, słuchaj Piłat, przyszli tutaj, 300 ich było, zaatakowali nas, myśmy się bronili, popatrz, tu Piotrek leży zabity, Krzysiek nie ma nogi, prawda? Markowi uchu urwali, biliśmy się jak jasny gwint, no i daliśmy rady, prawda? Bo przewaga wroga była i w ogóle, prawda? I za to prawdopodobnie zostali go ukarani. Gdyby opcja taka, że oni spali, a tamci ukradli, no jest kompletnie po prostu bzdurna, bo po prostu tego się nie dało ukraść tak, żeby tych żołnierzy nie obudzić, tego ciała, wyciągnąć z grobu, odsunąć ten kamień, zerwać pierzeń i tak dalej. Czyli, a zauważmy, co oni robią. No idą na taki durny układ z Żydami, w którym przyznają, no tak, tam byliśmy, ukradli ciało i w ogóle. Prawda? Ale czy tam musiało się stać coś tak nieprawdopodobnego, że ci Rzymianie wiedzieli, że jak oni przyjdą i powiedzą, słuchaj Piłat, Poncjusz, już wiesz co, no facet normalnie wstał i sobie poszedł. No wstał i sobie poszedł. A jakieś, wiesz, anioły przyleciały, w ogóle szok. On mówi, co wy żeście pili? Wiesz, wszyscy normalnie głowę dajecie. Albo na krzyż, prawda? Oni wiedzieli, że tego Piłat nie kupi. Więc zawarli układ z Żydami, że zgodzili się przyznać do rzeczy absurdalnej, że spali, która mogła się dla nich zakończyć śmiercią, ale liczyli na to, że ich Żydzi ochronią, bo wiedzieli, że powiedzenie prawdy nic im nie da, gdyż jest to tak nieprawdopodobne. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I teraz, więc ta teoria moim zdaniem kompletnie się do niczego nie nadaje, tak?
I teraz kwestia, niektórzy twierdzą, że Jezus tak naprawdę nie umarł, tylko przeżył ukrzyżowanie. No i to jest już teoria zupełnie debilna. Dlatego, że biorąc pod uwagę to wszystko, co jest napisane w Biblii i to wszystko, co wiemy o rzymskim wymiarze sprawiedliwości, czy w przypadku Jezusa systemie niesprawiedliwości i opresji, gdyż Jezus został zabity jako cały problem ze śmiercią Jezusa, nawet nie jest to, że była okrutna, tylko że była niesprawiedliwa. Bo gdyby on rzeczywiście był tym, gdyby on rzeczywiście, bo Jezus został zabity za to, że się uczynił równym Bogu. Gdyby rzeczywiście był po prostu bluźniercą, to być może nawet stwierdzić, że zasługiwał na taką karę śmierci. Ale on przecież był niewinny, bo nie był żadnym bluźniercą, bo powiedział prawdę, że jest Mesjaszem. I teraz, bo nim zaiste był. I teraz, więc mamy człowieka, który jest aresztowany w Wielki Czwartek i już zaczynają go maltretować. Biją go już w czasie przesłuchania, czy parodii przesłuchania u żydowskiej starszyzny. Potem on już oddany Piłatowi jest w ciężkim stanie. Nie śpi, nie je i tak dalej. Potem no już ta cała masakra, którą rządzili Rzymianie jeszcze w pretorium, tak? Przede wszystkim biczowanie, które było wykonane przez żołnierzy, a nie przez liktorów, co prawdopodobne było jeszcze jakby ostrzejsze, bo żołnierze nie znali umiaru. Liktorzy to byli, że tak powiem, zawodowi kaci, którzy tam mieli jakieś swoje procedury, a to żołdactwo waliło jak popadnie. Mamy koronę cierniową, prawda? Mamy te bicie jakimiś innymi rzeczami. Potem mamy ciągnięcie tego całego krzyża, czy całej belki. Mamy człowieka, który upada. Mamy człowieka, który nie jest w stanie tego wszystkiego nieść i musi mu pomagać ten przymuszony Szymon z Cyreny, prawda? Mamy człowieka, który musi wspiąć się na tą górę, bo Golgota była górą mimo wszystko, wzgórzem. I mamy potem człowieka, którego po tym wszystkim jeszcze przybito do krzyża. To męka nieprawdopodobna. Każdy mięsień napięty. Całe ciało cierpi. Pragnienie nieprawdopodobne, bezustanne duszenie. I na koniec jeszcze, i teraz są pytanie, czy Jezus wtedy żył, nie żył. Zostawmy to, przebity bok. Jeżeli nawet jakimś cudem Jezus wtedy żył, chociaż nie żył, ale nawet jeżeli żył, to już go zabiło. Ale załóżmy, że to przeżył i że zdjęli go z krzyża, a on był jeszcze taki, wiecie, jak to brzydko mówią, ledwo ciepły, ale jeszcze trochę, prawda? To nawet jeżeli to zawinęli go, to przecież te, jak Chrystusa, balsamowali tym wszystkim, zawijali ciało, 30 kg wonności zrzucone na jego ciało. Wiesz, to jest taki dla mnie argument na rzecz tego, że msza święta powinna być z pełnym wypasem. Skoro na martwe ciało naszego Pana, kotek, uspokój się, kotek szaleje, zużyto tyle kilogramów wonności, to my chyba powinniśmy zużywać jeszcze więcej świec, kadzideł i złota, srebra, świątyń gotyckich na liturgię przyświętej. Ale to jest tylko moja opinia. I słuchajcie, i on jeszcze, zostaje tu obwiązana mu twarz, czy jakby nawet przeżył, to się dusi i wsadzony do zimnego, ciemnego grobu. Nawet jeżeli miałby przeżyć, temu człowiekowi powinna być udzielona pomoc medyczna, jakaś, jakakolwiek. A on jest zostawiony sam w ciemnym grobie. Ale załóżmy, że nawet to przeżył. Załóżmy, że tam nie umarł. Ktoś jeszcze sam wstał i odsunął ten wielki kamień. No to się kupy nie trzyma. Chrystus po prostu zmartwychwstał. Alleluja! Zajmijmy się pewnym takim fragmentem Nowego Testamentu związanego z pasją naszego Pana Jezusa Chrystusa, który, przyznam, szczególnie jest dla mnie, to nie że ważny dla mnie osobiście, to nie jest jakiś program ze świadectwami o tym, jakie tam moje życie jest, tylko po prostu jest dla mnie kontrowersyjny pod względem tego, co jest tam napisane. I zadałem sobie trud, żeby choć trochę dla was sprawdzić, czy to, co opisuje ten fragment, który wam przeczytam, to w ogóle jest prawda. Mamy więc Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 27, werset od 45 do 53. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani. To znaczy: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: on Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić.
Lecz inni mówili, poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli oni do świętego miasta i ukazali się wielu. Tyle. Ewangelia według świętego Mateusza. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na trzy wydarzenia. Na trzęsienie ziemi, na ciemność i na tych świętych, którzy powstali z grobów. Tym się chcę zająć. Więc zacznijmy od trzęsienia ziemi. Otóż udało mi się ustalić, oczywiście przeszukując internet, wszystkie linki oczywiście na dole do samodzielnego studiowania. Jest takie czasopismo International Geology Review. Przepraszam, jak to źle przeczytałem. Naukowe czasopismo zajmujące się geologią. I mamy numer 54 z roku 2012. 10 artykuł w tej gazetce, strona 1219-1228. Ja nie dotarłem do tego artykułu w sensie przeczytania go jego samego, dlatego że dostęp jest płatny, albo trzeba się zalogować. Ale przeczytałem mnóstwo o tym artykule, co tam jest, jeżeli chodzi o wnioski. Jego autorami są, jest jeden naukowiec z Ameryki, pan Williams, Jefferson Williams, z jakiegoś Supersonic Geophysical Los Angeles, ble, 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 i dwóch Niemców, Markus Schwab i A. Brauer, z jakiegoś German Research Center for Geoscience i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam będzie napisane na dole. Z Potsdamu w Niemczech. No i oni zajęli się tą kwestią. Okazuje się, że geologia posiada narzędzia, żeby to zbadać. Ja trochę na początku w to nie wierzyłem. No jak to? Okazuje się, że oni potrafią to wybadać, tam badając te poziomy gruntu i tak dalej, skały, badając jakieś tam zachwiania, nieregularności, nierówności, nieważne. Ale przeprowadzili badania w Ain Gedi, na zachodnim wybrzeżu Morza Martwego. Studia nad próbkami gruntu z plaży. Badania stwierdziły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze około 31 PME, a drugie około 31 NE. Ja specjalnie używam tego PNE w tym sensie, że Pan Jezus urodził się 6 lat przed Chrystusem. To trochę tutaj się rozumiecie. Naukowcy sugerują także, i to, czy widzimy, drugie około 31 roku naszej ery, plus minus 5 lat. Czyli widzimy, że jakieś trzęsienie ziemi wtedy było. Oczywiście niedokładna data, bo tego się nie da poznać, ale w tych okolicach czasowych mieliśmy do czynienia z jakimś trzęsieniem ziemi. Ponadto naukowcy sugerują także, że ciemności mogły być spowodowane burzą piaskową. I to jest do następnej kwestii, o której będę mówił. Ponadto, to też jest do następnej kwestii, z grobów mogły wytoczyć się okrągłe kamienie je zastawiające. Bo groby wtedy wyglądały inaczej. To był sobie grób wykuty w skale. To był kamień, który to przykrywał. Jak zatrzęsła się ziemia, to mógł się odsłonić. Trzęsienie ziemi wspomniane w Dziejach Apostolskich to wstrząsy wtórne. Tyle panowie z International Geology Review. Ja was o tym informuję, doczytajcie to sami i wysnujcie wnioski sami. Sprawa druga, sprawa ciemności. I tu mamy coś takiego, że mamy historyka rzymskiego, Talusa, który żył na przełomie I i II wieku. Napisał trzytomową historię wschodniej części świata śródziemnomorskiego, poczynając od wojny trojańskiej po jego własny czas. Prace te, jak większość dzieł starożytnych, zaginęły, ale znane są z cytatów w innych dziełach. To zresztą bardzo standardowa sprawa, jeżeli chodzi o historię starożytną. Jednym z tych, którzy cytują go najobficiej, jest Juliusz Afrykańczyk. Co trzeba zaznaczyć, jest to autor chrześcijański, co ja rozumiem, może wzbudzić pewne kontrowersje, że pewnie coś sfałszował, żeby
naciągnąć na swoje, ale Juliusz Afrykańczyk jest generalnie autorem godnym zaufania. Nikt raczej nie neguje jego obiektywizmu. Bartek jest to taki autor, o którym żeśmy nieraz wspominali, bo miał dziwne pomysły co do prowadzenia wojen, ale to już inna kwestia. I prace tego Juliusza też się nie zachowały w oryginale, ale są znane z cytatów w pracy bizantyjskiego historyka Georga Syncelusa z IX wieku. I może komuś się wydawać, że to jest trochę taka, wiecie, takie jak te ruskie baby, tak? Jedna w drugiej, ale to się nie ma co dziwić, bo rzeczywiście to są takie rzeczy, jeżeli chodzi o stare dzieje, że po prostu to nie jest historia XX wieku, że mamy mnóstwo archiwów, wszystko jest dostępne. Nie. Tam się po prostu, że tak powiem, szuka tych źródeł w ten sposób, że coś jest napisane w czymś, a to jest napisane w czymś i to nie neguje tego, że to jest wiarygodne. No i co ten talus zawarty w Juliuszu Afrykańczyku, zawarty w Syncelusie, pisze? Pisze on, że na cały świat tamże zaległa zastraszająca ciemność i skały rozdarły się przez trzęsienia ziemi i wiele miejsc w Judei i innych okręgach zostało zburzonych. Tę ciemność talus, to już mamy tekst Juliusza Afrykańczyka, w swojej trzeciej księdze historii określa, jak mi się wydaje, bez powodu zaćmienie księżyca i tak dalej. Tu już dalej Juliusz Afrykańczyk troszeczkę dyskutuje z kwestią, jaka była przyczyna tej ciemności. To jest już nieważne dla mnie, przynajmniej osobiście. Ważne jest dla mnie, że pewien rzymski historyk pogański, żyjący na przełomie I i II wieku, stwierdza, że w okolicznościach śmierci Jezusa mieliśmy do czynienia z zastraszającą ciemnością. I skały rozdarły się przez trzęsienie ziemi i wiele miejsc w Judei i innych okręgach zostało zburzonych. Więc to jest pierwsza rzecz. I dalej mamy jeszcze drugiego historyka. On się nazywał Flegon Strales, żył w II wieku na Sycylii. I on napisał takie dzieło. Zestawienie olimpijskich zwycięstw i czasów. Jego główne dzieło historyczne, kompendium w 16 księgach obejmujących czasy od 1 do 29 do 229 olimpiady. Czyli od roku 776 PNE do 137 NE. Czyli pamiętamy te olimpiady, te czteroletnie okresy tam mierzenia czasu przez Greków i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak. Znowuż cytaty z tego Flegona znajdują się w dziele Orygenesa, czyli też chrześcijańskiego pisarza z III wieku, z dzieła Przeciwko Celsusowi. Księga II, rozdział 14. I co tutaj mamy? Słońce uległo zaćmieniu większemu niż kiedykolwiek. Także w ciemności o godzinie 6 widać było gwiazdy, a równocześnie trzęsienie ziemi w Bityni w gruzy obróciło wiele domów w Nicei. Czyli mamy kolejnego świeckiego pogańskiego historyka, fakt cytowanego przez pisarza chrześcijańskiego, więc pewnie nafałszował, chociaż myślę, że nie, który poświadcza tę ciemność. Jeszcze raz mówię, to nie jest tak, że to są stuprocentowe dowody, ale to są dosyć mocne poszlaki. Zajmijmy się ostatnią sprawą, najbardziej kontrowersyjną sprawą świętych, którzy wyszli z grobów. Tu niestety nie mam żadnych poszlak. To jest sprawa najtrudniejsza, ale znalazłem jedyną rzecz, wygrzebaną na jakimś forum, ale wam to przedstawię. Nie wiem, kto to napisał, bo to jest sprawa jakaś właśnie dyskusji na jakimś forum. Oczywiście będzie link do tego forum, żeby to prześledzić. I tutaj człowiek wypowiadający się sugeruje coś takiego na podstawie tekstu greckiego. Przytacza tekst grecki. Ja nie wiem, absolutnie nie podejmuję się tutaj jakiejkolwiek mojej opinii na temat tej Greki. Wiem, że jest to na podstawie kodeksu synajskiego, czyli pewnego manuskryptu Nowego Testamentu. I generalnie rzecz biorąc, sens tego fragmentu powinien być troszeczkę inny. Po prostu
Tutaj ten człowiek sugeruje, że my mamy nie do końca tłumaczenie takie jak trzeba. Że oczywiście tekst Biblii jest ok, oryginał, ale że mamy nie takie tłumaczenie jak trzeba. Oczywiście kwestia ta daje wiele, znaczy, no cóż, no, jest to rzecz bardzo kontrowersyjna i sporna, ale być może należałoby rozumieć to w ten sposób. I wiele ciał świętych powstało i zostało zaprezentowanych z grobu po jego zmartwychwstaniu i stało się to wiadome dla wielu w świętym mieście. To jest trochę moja parafraza tych słów, ale proszę sobie to prześledzić tutaj, tą dyskusję. I dojdziecie do samego wniosku. Czyli być może chodzi o to, że w wyniku trzęsienia ziemi te groby się otworzyły. To znaczy, że te kamienie się wytoczyły, bo to były okrągłe kamienie stojące pionowo, które się mogły wytoczyć po tym żłobku, który był na dole, i ciała się ukazały. Ale nie chodzi o to, że ci ludzie ożyli. Zawisło zbawienie świata.